Wybaczcie mi za światło, bo jak wiecie, że jest tak, mój pies w tle. Jeszcze wiadomo, jak wiadomo, jeszcze nie mam po prostu wprawy ze światłem jeszcze nie mam. Więc wybaczcie mi za to, za te kiepskie światło, ale z czasem może uda mi się lepiej to wszystko organizować. Póki co. Wczoraj byłam w Rossmanie, tutaj u nas, i kupiłam sobie parę rzeczy. No, są to małe rzeczy. Jest to kolorówka, bronzer z Essence. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. Pies z tyłu. On jest fajny, pachnie kakaem, ale to kakao jest takie, nie jest takie prawdziwe kakao, jest to takie, powiedziałabym, nie wiem, sztuczne. No, ale ładnie wygląda na buzi. Mam go nawet na sobie właśnie. Dzisiaj się malowałam. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. W każdym bądź razie jest ok. Na razie jest ok. W szafie Essence jeszcze były dwa fajne pędzelki. One są używane, bo dzisiaj akurat właśnie przed chwilą, dosłownie przed chwilą się skończyłam malować i pomyślałam, że korzystając z sytuacji, że jestem tak świeżo, ładnie pomalowana. Także wyglądam jeszcze dzisiaj ok. To pokażę Wam pędzelki. Jeden jest taki właśnie skośny, skośno ścięty. Miałam taki pędzelek już z Hakuro i on był fajny, bo był taki, powiedziałabym, bardziej precyzyjny, był cieniutki, no i fajne, do brwi się fajnie nadawał, do wszystkiego, no ale niestety na wyjeździe zgubiłam go, będąc w Polsce. No i mam taki zastępczy i na razie powiem Wam, że do rozcierania kresek, a bo mam jeszcze kredkę czarną do oka. Też z Essence. A gdzie ja ją mam? Pokażę Wam później. W tle możecie słyszeć bajki, krzyki dzieci. Też Was za to przepraszam, za takie małe zakłócenia. Więc jest to taki pędzelek. Drugi pędzelek jest to... Jejku, te vlogerki to mają wprawę. Ja to nie potrafię tak. No, mi to ciężko trochę tak, ale dobra. I tu jest kolejny pędzelek. Kolejny pędzelek, taka kuleczka mała, też do aplikacji cienia. I powiem Wam, że fajnie, zblendowało się fajnie też w załamaniu, w kąciku, tutaj w załamaniu powieki. Fajny. Mam jeszcze taką większą kulkę właśnie z Hakuro, ale pomyślałam, że takiego małego pędzelka nie mam, a przydałby mi się, więc wzięłam, dlaczego nie. Ogólnie pędzelki są fajne, mięciutkie, przyjemnie się nimi maluje. Są miłe w dotyku i zobaczymy, na jak długo mi starczą, na jak długo będą trzymały się w takim stanie, jaki mi są. Pilniczek do paznokci, konturówka do ust, oczywiście również z Essence. Tak, w kolorze nude. 0,5. Bardzo ładne. Stąd dzisiaj mój taki trochę mocniejszy makijaż. Na co dzień się tak nie maluję mocno, ale poczułam taką ochotę wypróbowania tego pędzelka, tych kredek, bronzera, że mi się spodobało. Kolejna rzecz, to już nie jest dla mnie, ale dla moich dziewczyn. Balsam do ciała, to znaczy mleczko do ciała. Bardzo fajne. Fajnie, szybko się rozprowadza, szybko się wchłania, nie zostaje nic na skórze, żadnego tłustego filtra nie ma i jest ok. Przyjemnie pachnie, bardzo delikatnie. Moim dziewczynom to służy, nie mają uczulenia na niego, co jest najważniejsze. No i ostatnia rzecz, krem, też dla dziewczyn moich, z Baby Dreama wzięłam. On jest właśnie na taką pogodę jak teraz. Na zimno, na wiatr jest. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo jeszcze go nie mieliśmy. Nie ma zapachu. Nie pachnie. Jest delikatny. No mam nadzieję, że będzie dobry, bo ostatnio byłyśmy na podwórku, to dziewczyny miały właśnie, bo to też na noski, właśnie czerwony nosek.
a już nie miałam kremu takiego właśnie na tą porę roku i specjalnie też poszłam kupić dla nich. Teraz pójdę po tą kredkę czarną, co wam wspomniałam. Poczekajcie chwilę. Uuu! Jest, jest. Ale mi nogi zdrętwiały. O, jest, jest. Jak ten, jak ta, jak z horroru. Dobra. I teraz tak. To jest long lasting. Taka czarna. Wiem, że może tu słabo widać. Proszę bardzo, nie wiem, widzicie dobrze to wszystko, tak? Jest ok. Tak może, nie wiem. O, i ona jest wysuwana i chowana, wysuwana i chowana, wysuwa się i chowa. I ona jest fajna, bo jest mięciutka. Dobrze się nią fajnie tutaj rysuje. Rozciera się ekstra. Tutaj sobie też pod gałami zrobiłam. I jest fajna, ogólnie jest fajna kredka. Jak wiecie, pierwszy raz nagrywam dla was taki haul, malutki, mini haul można nazwać. I nie mam wprawy. Mam nadzieję, że wybaczycie mi za no niedociągnięcia różne. O, bateria. O. I wybaczycie mi za różne niedociągnięcia. Ale mam nadzieję, że z czasem właśnie, jak będę tak więcej takich filmików dla was nagrywać, to wszystko będzie o wiele lepiej, wiadomo. Dzisiaj żyją swoim życiem moje włosy, więc są trochę ciężkie do ułożenia. Z tym moim laskaniem też muszę trochę uważać, nie? Tak trochę też właśnie zauważyłam, że za dużo laskam. Co z góry was też za to przepraszam, bo to może być trochę denerwujące. Pokaż się mordko, pokażesz się mordko. Dzień dobry, jestem pieskę. Moje. Lubię go, Wiesia. Mój mordek. Do zobaczenia później. Dzisiaj mamy pogodę już taką trochę kiepską. No, nie najlepsza jest, bo jest pochmurno, nie ma słoneczka, jest 11 stopni. Jeszcze jakby słoneczko było, to jeszcze było fajnie cieplej, ale tak troszeczkę jest słabo. Ale nie wykluczam, że nie pójdziemy z dziewczynami na spacer i weźmiemy tego naszego łobuza. Zobaczymy. Jak będę szła na dwór na krótki spacer, to się z wami przywitam. Chociaż się pokażę na trochę. No i co? I dalej będziemy montować tego vloga. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z tego wszystkiego. Jestem ciekawa. Jestem też ciekawa waszych reakcji na te moje filmiki, na te moje vlogi. Ala vlogi, nie wiem. Ala vlogi, zobaczymy, nie? Jeszcze wam pokażę nowe kapciochy. Tak. Ten towarzysz jest zawsze ze mną. Po prostu zawsze i wszędzie ze mną chodzi, przy mnie jest. Jest taki po prostu naprawdę prawdziwy towarzysz życia. Dobra. No i mam fajne takie kapcie nowe. Od mojego męża oczywiście. Mój mąż często kupuje mi niespodzianki, takie prezenty bez okazji. Są to właśnie przykładowo tego typu rzeczy. Jak na przykład fajne kapcie zimowe, fajne z pomponikiem. Mają podeszwę taką, no taką twardszą. No i oczywiście w środku, co jest najważniejsze, są mega ciepłe. Są przepiękne, przeciepłe i są fajne. Podobają mi się. Mój mąż wie, że ja w zimę marznę w stopy i że po prostu takie kapcie dla mnie w zimę, na jesień, zima, to jest po prostu no to coś, co muszę mieć co roku. Ekstra. A, nie wiem, czy wspomniałam, że kupił w Deichmannie. No to kupił w Deichmannie. Uczesana akurat. Nie. Daję nam chęć tu przyjść.